Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. Zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. Bardzo dużo się dzieje od wczoraj. Naprawdę. Staram się wszystko, że tak powiem, ugruntować energetycznie i nie popaść w jakąś skrajną emocję. Więc informacja jest po prostu oddychać. Just breathe. Więc tak. No. Dzisiaj nam się wszystko rozjaśniło, prawda? Mieliśmy czekać do dzisiaj i dzisiaj jest już wszystko wiadomo, że tak powiem, jaki był powód, jeśli chodzi o nasze miejsce na podium albo poza podium. Ale teraz jak usiadłam z wami, to przynajmniej czuję moment oderwania się od całego tego chaosu, bycia testowanym. Po prostu zacznę czytać karty. Jakie wiadomości na jutro? Czyli na wtorek. Tranzycja, most. Zrobimy most jutro. Link, jakieś połączenie. Ciekawe, że czytałam, bo czytanie innej tarocistki, czytam generalnie czytającej, wyskoczyło i zobaczyłam tytuł. Pod spodem mamy przekleństwo i ciekawe, że ślina spadła mi tutaj. Na kartę przekleństwa, gdzie ręka zakryta jest. Gdzie ręka zakrywa usta. Jezus. Mamy trzy karty, czyli jutro zrobimy połączenie. Jutro będzie połączenie. Jutro zrobimy połączenie. Zrobimy połączenie. Jutro będzie link, tak jak macie link w opisie filmu, link, który was gdzieś odsyła. Czyli jutro utworzy się link, czyli dosłownie link, gdzie jeżeli klikniesz energetycznie, a może i w fizyczny sposób, to połączy cię z twoją przyszłą wersją. I teraz zobaczmy, co to jest dokładnie. Link. Zobaczcie. Połączenie z przyszłością. I to nie jest coś, co słyszę, to nie jest przeszły kontrakt. Link. Link. Połączenie. Połączenie.
połączenie ze swoim cieniem. Pod spodem mamy 10 pałek. To jest karta. To jest energia, którą właśnie zakończyliśmy. Czyli wyszliśmy z energii nieuświadomionego cienia, pod wpływem którego byliśmy, a który postawił nas na konkretne miejsce. Połączenie, które zrobimy, czyli link z tą przyszłością, który zrobimy jutro, to jest połączenie z tym pentaklem, czyli z tym potencjałem, zauważcie, mamy dwie karty, które potencjalnie są kartą szybkiej energii, szybko ruszającej się wiadomości, szybkiego kontraktu, szybkiej decyzji, szybkiego ruchu. Czyli jutro znajdziecie link, połączenie z twoim długoterminowym maratonem realizacji twojego projektu nowego pentakla. Czyli jutro zrobisz przejście przez most. I to, co czy będzie to przejście przez most, czy będzie to znalezienie linku, ten link będzie wypadkową, słyszę, twoich poświęceń, wyjścia z emocjonalnych, czyli tak zwanej, wtedy, kiedy zachowaliście zimną krew, to jest to, co słyszę, czyli wtedy, kiedy posłuchaliście siebie, wewnętrznego doradcy i zachowaliście zimną krew w jakichś sytuacjach, które wskazywały na to, że coś się rozpada albo że musicie podjąć szybkie decyzje. Mówiłam o tym, że wychodzimy z podwójnego cienia. To jest tak, jakby wyjść z podwójnego cienia i w związku z tym jest kontynuacja. I ta kontynuacja wyjścia z podwójnego cienia będzie wyjaśnieniem twoich przyszłych koneksji. Czyli w związku z tym, że twój cień, przekleństwo twojego cienia zostało przez ciebie zlokalizowane, zostało przez ciebie rozpoznane, zostało ci pokazane w astralu, zostało ci wyjaśnione. W związku z tym twój potencjał. I teraz widzę jakby takie doczepienie lokomotywy, która zawsze tam była, ale do tej pory nie widzieliście tej lokomotywy, ponieważ wasz cień nie był uświadomiony. Czyli to jest tak, jakby wasz cień był przed wami i nie widzieliście tego, że ja tu jestem i jestem lokomotywą. I to jest tak, jakby wtedy, kiedy zauważasz, że czym jest dokładnie twoje przekleństwo, czym jest ten twój cień, to jest tak, jakby o, to tutaj jest jakiś potencjał. Tak, i tu jest ten potencjał, który był od samego początku, ale nie widzieliście go. I podwójne wyjście z cienia, tego pośpiechu, czyli tego demona, który kazał ci się spieszyć, Wszechświat ma trzy razy, żeby ci coś
żeby ci coś dostarczyć, twoją manifestację. Jeżeli za pierwszym razem się nie udało, jeżeli za drugim razem się nie udało, to za trzecim razem się uda i teraz jest trzeci raz. Dzisiaj piję żywiec. Czyli Wszechświat ma trzy szanse, żeby dostarczyć ci twoją manifestację i teraz będzie trzecia szansa na połączenie cię z odpowiednimi ludźmi, którzy będą częścią tego pentakla. I to jest ten pentakl. Ten pentakl z tą dłonią to jest ten jeden duży pentakl. I na początku może ci się wydawać, że tam jest tylko jedna energia, która ci podaje tego pentakla, ale ten pentakl tu w środku jest ten pentakl. I wokół tego pentakla jest cały zespół energii, pojazdów, transportu, przekierowań. To jest tak, jakby ty jesteś tu na środku i tutaj jest cały twój team, cały twój zespół, który będzie podpisywał się. Jako twój zespół. Czyli dopóki nie mogliście, inaczej, wtedy kiedy byliśmy jeszcze w etapie integracji tego nieuświadomionego cienia, to był ten czas, w którym ta grupa się formowała. I to były te momenty, w których ja czytałam, kiedy masz podjąć decyzję, co wybierasz. Wtedy, kiedy mówiłam, co wybierasz, podejmij decyzję sama. To jest twoja decyzja, co wybierasz. I to są te wybory. Czyli ten potencjał będzie realizowany, ten pentakl będzie realizowany z tymi energiami. Świadek odwrócony. Nie. Co ja mam na czole? Komar czy mucha? Moje trzecie oko? Co to było? Komar. Uwaga, ściszcie. Aż bateria mi spadła. Nie wiem, czy zabiłam tego komara, ale... Czym był ten komar? Był ten komar. Dwie karty, jakie wyszły. Święta Góra Odwrócona, Jaguar. Święta Góra Odwrócona, Jaguar. Słyszę nieosiągnięty szczyt. Nieosiągnięty szczyt i teraz pan szedł z kijkami. Tak jakby szedł w góry. Czyli pełnia karmy nieosiągniętego szczytu. Odegrała się w pełni. Czyli coś, co nie odniosło sukcesu, odniosło sukces gdzieś indziej. To jest to, co słyszę, cokolwiek to znaczy.
to jest tak, jakby wszystkie twoje zamierzenia, które nie osiągnęły sukcesu, osiągnęły sukces gdzieś w przyszłości. I teraz chodzi o to, żeby zrobić most, przejść most na drugą stronę, żeby zrobić połączenie z tym momentem, który osiągnął sukces. Mam nadzieję, że to ma sens. I need the dollar, dollar, dollar is all I need, hey, hey. If I share my story with you, will you share your dollar with me? Zobacz. To jest to, czego nie widzicie. To jest to, gdzie mentalna manipulacja była, czy jest, czy zobaczycie, że... Mentalna manipulacja. Mentalna manipulacja polegała na tym, że wyszliście z jakiegoś... Będę kontynuować w przedłużonym czytaniu. Jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, udostępnię ci przedłużone czytanie. Subskrybuj, lajkuj i... Jeżeli to wszystko, to dzięki, do następnego, pa, pa.